W okresie zimowej, pomiędzy rozrywkami, murawa jest w stanie spoczynku. Zaczyna się zawsze od tego, że prowadzimy po zakończeniu rundy jesiennej. Następuje cykl prac polegających na wykonaniu odpowiednich zabiegów przygotowujących tą murawę właśnie do tego stanu spoczynku. Rozpoczynając od zbierania dźbeł po meczu, poprzez wyczesanie murawy, wykonanie zabiegu aracji, który jest w zasadzie najważniejszy, dlatego że doprowadza do napowietrzania tej murawy, i powolne wyłączanie murawy z ogrzewania. Powoli ją włączamy i to jest okres od tygodnia do dwóch, zależy jaka jest temperatura zewnętrzna. Najczęściej trwa to około 10 dni poprzez stopniowe wyłączanie stopień 2 na dzień, aż dojdziemy do zera. Jedyne co utrzymuje murawę, to jest krążenie glikolu w rurkach, które biegną pod murawą, po to, aby utrzymać jednostajną temperaturę całej murawy, bo zawsze na każdym stadionie jest tak, że na północy ta temperatura jest minimalnie wyższa, a na południu trochę niższa. I w ten sposób wyrównuje się po prostu temperaturę całej murawy. Poza tym najlepiej, jak właśnie spadnie taka kołderka naturalna śniegu, gdzie utrzymuje tą murawę w minimalnym cieple i nie doprowadza do tego, że dźbła trawy marzną. Po zakończeniu przerwy zimowej bierzemy się do pracy, czyli zaczynamy pierwszy zabieg od ściągania śniegu z murawy. Najczęściej robi się to szczotką, taką specjalną, zawieszoną na traktorze. Jednocześnie wyczesujemy tą murawę i w tym momencie zaczynamy uruchamianie podgrzewania ciepła murawy poprzez stopniowe dodawanie temperatury. Glikol oczywiście jest włączony, krąży w tych rurkach. Temperatura cały czas narasta, aż do uzyskania odpowiedniej temperatury. Najczęściej jest to pomiędzy 10 a 14 stopni. Po uzyskaniu tej temperatury w zasadzie możemy rozpoczynać pierwsze działania na murawie i trening.